Jarosław Cybulski. Jarosław, jak mógłby... Jarosławie, jak mógłby pan ocenić skalę przeprowadzonej operacji? Dzień dobry, Pawle. Dobry dzień, Paweł. Na wstępie rozmowy chciałbym nieco skorygować pana wypowiedź. Na samym początku powiedział pan, że Świadkowie Jehowy to sekta. To dalekie od prawdy. Świadkowie Jehowy to znana na całym świecie, uznawana w większości krajów świata, szanowana organizacja religijna i nigdy nie była sektą. A to, że Świadkowie Jehowy po 2000 roku są objęci zakazem i uznani za ekstremistów, także nie do końca jest prawdą. W 2017 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o uznaniu Świadków Jehowy za ekstremistów. I w rzeczywistości od 2017 roku rozpoczęły się nasze poważne problemy związane z tym, że ludzi, jak pokazano to w materiale filmowym, z użyciem ciężkich narzędzi włamują się nocą do mieszkań, zrzucają na podłogę, zatrzymują, niektórych także torturowali. A dzisiaj, kiedy wstaliśmy rano, zobaczyliśmy w pasku waszych wiadomości, że w Moskwie i innych miastach jest przeprowadzana jakaś specjalna operacja. I w rzeczywistości Komitet Śledczy niezupełnie rzetelnie przedstawił, że ujawniono wznowienie działalności Centrum Administracyjnego. Centrum administracyjne i wszystkie lokalne organizacje religijne Świadków Jehowy, które w Rosji zostały objęte zakazem w 2017 roku, przestały istnieć, nie prowadzą działalności, zostały zlikwidowane. Ten człowiek, którego dzisiaj zatrzymano i u którego prowadzono rewizję, z której prawdopodobnie kadry pokazaliście na antenie, to Iwan Czajkowski. Był on rzeczywiście przedstawicielem moskiewskiej wspólnoty do 2017 roku. W roku 2004 wspólnota moskiewska w trakcie procesu cywilnego faktycznie została zlikwidowana, ale później Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wszystkie orzeczenia rosyjskich sądów za błędne i nielegalne i zobowiązał do rehabilitacji wspólnoty oraz wypłacenia jej dużej rekompensaty pieniężnej, co też się stało. To było w roku 2015, ale już w 2017 roku nastąpiło ogólne orzeczenie Sądu Najwyższego, oskarżenie o ekstremizm, z czym kategorycznie się nie zgadzamy, ponieważ Świadkowie Jehowy nie są żadnymi ekstremistami, ani w Rosji, ani w Europie, ani w jakichkolwiek innych krajach. To bardzo pokojowi, dobrzy, życzliwi i praworządni ludzie. A to, że przypięto nam tak skandaliczną łatkę ekstremistów, to zasługa naszych organów ścigania, które nie wiadomo jak znalazły w naszych publikacjach znamiona ekstremizmu. Gdyby zapytać funkcjonariuszy FSB, Komitetu Śledczego lub kogokolwiek innego, co ekstremistycznego jest w działalności Świadków Jehowy, nie odpowiedzą na to pytanie. Tak samo jak nie zdołało na to pytanie odpowiedzieć Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie procesu przed Sądem Najwyższym w marcu 2017 roku. Nie ma nic ekstremistycznego u Świadków Jehowy, a mimo to są ekstremistami. Obecnie przebywa pan w Rosji. Czy obawia się pan o swoją wolność, o swoje życie? Reprezentuję Europejskie Stowarzyszenie Świadków Jehowy z siedzibą w Brukseli. I na szczęście, przebywając na terenie Rosji, nie obawiam się o swoją wolność. Jest jeszcze wielu pana znajomych przebywających w Rosji. Wiem, że wszyscy moi znajomi z Petersburga, którzy byli Świadkami Jehowy, wszyscy wyjechali do Finlandii. Cóż, nie znam pana znajomych, w żadnym razie się z panem nie sprzeczam, ale według moich danych nie tak wielu z ogólnej liczby Świadków Jehowy, którzy byli w Rosji przed zakazem, czyli jakichś 170 tysięcy, można powiedzieć, że z całej Rosji wyjechało kilka tysięcy, z Petersburga, Moskwy i innych regionów. Wszyscy, którzy pozostali, stale odczuwają zagrożenie, że tej lub innej nocy zdarzy się to, co dzisiaj widzieliśmy na filmie Komitetu Śledczego, że przyjdą do mieszkania z ciężkim sprzętem, wyłamią drzwi, przeszukają, przesłuchają, pobiją, tak jak pod Woronerzem był duży rajd.
Może nie zauważyliście, ale w czerwcu tego roku odbył się bardzo duży rajd. Przeszukano jednocześnie około 100 domów. Przesłuchano ludzi, niektórych pobito, zatrzymano itd. Oczywiście w takiej atmosferze ludzie nie mogą się czuć spokojni, dlatego niektórzy z nich decydują się opuścić Rosję i szukać schronienia w Europie i innych krajach. Czy wie pan coś o członkach waszej organizacji przebywających w więzieniach? Ponieważ zasadniczo nie angażują się oni w jakąkolwiek formę przemocy i jak rozumiem, także w więzieniu nie wyrzekają się swoich przekonań. Tak, ma pan rację. Świadkowie Jehowy nigdy nie wyrzekają się swoich przekonań. Do rezygnacji ze swoich wierzeń nie zdołał ich zmusić nawet Hitler. Tym bardziej nie udało się to Stalinowi. Nie jest to także w mocy współczesnych prześladowców. Pozostają świadkami Jehowy także w więzieniu. To dobrzy ludzie, przestrzegający prawa, nawet w obozach i miejscach odosobnienia. Nie wchodzą z nikim w konflikty, starają się pracować, dbają o porządek. Ale według naszych danych, były one także publikowane w mediach, 6 świadków Jehowy, których aresztowano i otrzymali oni różnej długości kary więzienia, według mojej wiedzy był to rok 2019, tak, w 2019 roku, pobito ich po przybyciu do miejsca odbywania kary. Felix Mahamadiev trafił nawet do szpitala. Miał złamane 2 żebra i przebyte płuca. Był prawie na granicy życia i śmierci. Taki skandaliczny wypadek. Obecnie Dennis Christensen, który przebywa w kolonii ługowskiej, obywatel duński, o którym dużo mówiliście także na waszym kanale, również doświadcza presji ze strony kolonii, regularnie, bezpodstawnie jest karany, dużo czasu spędza w izolatkach na terenie kolonii. Ostatnio odmówiono mu przedterminowego zwolnienia po zmianie, ponieważ ma już podstawy do takiego wniosku. Wniosek nie od razu odrzucono. Następnie zmieniono karę w trakcie odwołania. Prokurator zmienił zdanie i Denis nadal odsiaduje swoją karę w ługowskiej kolonii. Mówił Jarosław Siwulski, przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Świadków Jehowy w Brukseli. W obecnym czasie jego współwyznawcy w Rosji, należący do organizacji religijnej, dzisiaj znowu stali się ofiarami nowego ataku FSB i Komitetu Śledczego, który objął ponad 20 adresów w całej Rosji.